Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, słuchajcie, jestem teraz na mojej chacie i jestem na game modzie. Muszę to powiedzieć od razu, teraz na dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest Herobrine Troll na Neonie i Daveyku, ponieważ są teraz na serwerze. No nie wiedzą, że będę to robił, ponieważ sobie tam teraz coś pewnie gadają między sobą czy co. Znaczy jestem z nimi w sumie na Discordzie, więc zaraz się odciszę, tak że oni nie będą mnie słyszeć, a ja będę słyszał ich, więc zobaczymy ich reakcję. Robimy Herobrine Trolla, już tutaj mam przygotowane jakieś mikstury takie początkowe, żeby później już tego nie szukał. No i będziemy wymyślać coś na... O, kurczę, jest Daveyk, tam sobie biega, ale dobra, się schowam tu. Mam świetną rzecz na odcinek, ponieważ mam głowę Herobrine'a, więc założymy sobie głowę Herobrine'a i jak wypiję teraz miksturę niewidzialności, to patrzcie, co się dzieje. Jest sama głowa. Będziemy ich gonić samą głową, ale na samym początku bez głowy. Na samym początku podejdziemy w ten sposób, później założymy głowę i będą się bali, że wiecie, że głowa Herobrine'a i te sprawy. No i za niedługo też live, w ogóle dzisiaj jest niedziela, więc jutro o godzinie 15, poniedziałek godzina 15, zapamiętajcie sobie, będzie live na moim kanale, więc ustawiajcie budziki i włączcie powiadomienia, ponieważ no, będzie się działo. No i pokażę wam też wtedy cały domek. Tak myślę. Dobra, lecimy, uwaga, prankować ich. Jeszcze raz przypomnę, że jestem na game modzie po to, żeby ich sprankować, bo gdyby nie był na game modzie, to by to było niemożliwe. Dobra. Czekajcie, jestem już blisko nich, to teraz będziemy ich słyszeć. W ogóle nie wyspałem, panie policjancie. Dobra, ej, słuchajcie. Daveyk, pomógłbyś mi jedną rzecz zrobić, bo w sumie... Na początek mikstura krzywdy leci. Nie daję sobie rady trochę. O nie trafiłem. No bo tutaj w domku, kurczę, co chwila mi... Patrz, pokaż. Łaj, mam 2 HP, no co jest? O co chodzi? Coś mnie zaatakowało, ale bardzo mocno, silnie, nie mam w ogóle HP. Co? Mamy z potężną siłą. Ponad 6 minut, więc na luzie. Ale to coś jest niesamowicie potężne, bo mam 2 HP. Co cię zaatakowało? To jest dzień i nawet nie ma nic na zewnątrz. Ale serio, no dostałem uderzenie. Co? Naprawdę, tutaj gdzieś z nieba coś przyleciało. Moja owsa ci wyrąbała. Ej, mam jakiegoś przybliżenia. Ty masz jakieś jakby takie dymki z ciebie. Nic nie widzę. Ej, też to dostałem! Nic nie widzę, jestem jakiś ślepy. Teraz to wiesz, w ogóle jestem żabą. No nic nie robię, no patrz! Chleb jadłem, a to znowu uderzyło, to nie ja! Nie troluj mnie. Ale po co miałbym sam na sobie rzucać potki? Ej, no podpalisz mi chatę, stary, no! Ale to nie ja, to nie ja! To o co chodzi? No patrz, mam chleb w ręce, ale patrz. Mam chleb w ręce i to znowu się... Ej, podpala! Widzisz? Coś mnie podpala, ty! Widzisz? To nie ja, no, musisz mi zaufać. Do wody! No, dobra, halo! Słuchajcie. Mikstury nie widzieli, dobrze wale. Tu sobie tam dla bezpieczeństwa, żeby mnie nie złapało później. Dobra, uwaga. Czekaj, ale kto... Co się dzieje? Kosz tutaj pod altanę, żeby było bezpiecznie. Będziemy strzelać w ich z łuku. Dobra. Wow! Co ty? Coś w sercu! Szkielet gdzieś jest, czekaj, przeżył chyba noc. Nie, w dzień! No przeżył noc, szkielet. Ej, stary łuk, łuk, gdzieś łuk, u góry. No, lata łuk. Jak lata łuk? Naprawdę, widziałem, lata nie, łuk. Nie, latający tam łuk. Jest tam, no nie, latający łuk. Ja przepotężny mistrz Shaolin to przyzwał. Ale gdzie jest ten łuk? Nie widzę łuku. A jestem no, bardzo spostrzegawczy, ała! Nad tobą jest latający łuk. Cześć, patrzę wszędzie, patrzę. Nie wiedzą, że to ja. Wielkie oczy. Skąd? Wiesz co, chodźcie skryć. On nam gdzieś w jakimś miejscu nic nie zrobi. Cokolwiek to jest. Nie do mojej chaty, nie chcę do mojej chaty się kryć, te. Ale cokolwiek, no dobra, ale cokolwiek to jest, cokolwiek nas atakuje, to nam nic nie zrobi, jak się gdzieś skitramy. Więc musimy iść do jakiegoś miejsca. Nie zwaliłem. Ale dobra, później to naprawi. Dobra, mam pomysł. Gdzie masz jakiś dawaj tutaj. Ambitny pomysł? Tak, wkąpujemy się tu i pa, dawaj za mną. Dobra. Ha! Ale go przetrzymy tego, jak wiesz. Aha, tego potwora, aha, nie będę... Tu lata TNT! Co? Nie! TNT! Tu lata TNT! Dobra, weź uciekamy stąd, bo zaraz nam wysadzi. Co jest? Ej, ale miałem dobry refleks, bo latało TNT i się postawiło, a je zniszczyłem. O, ale mieliśmy teraz szczęście. Całe szczęście. Tu jest zniszczone. Ej, no znowu ma spowolnienie. Ej, gdzieś coś latało. Moje żabie oczy to zobaczyły. Patrzcie teraz. Kurczę. Ale nie wiem gdzie. Tam jest TNT, stary. O nie. O nie, nie podchodź, będzie bomba. Ale były dwa, więc przynajmniej zniwelowałem to do jednego. Dobra, jakby były dwa, to by mi zniszczyły ul. A tego bym nie darował. Ej, strzela w ciebie łuk, magiczny łuk, widzę ten łuk. Mam cię na celowniku. Ej, co? Ej, to jest jakiś głowa Herobrine'a, uciekaj! Co? Uciekaj!
Co jest? Latający Herobrine z łukiem. Dobra, idę. Latająca głowa Herobrine'a z łukiem. Magicznie trzymanym, siłą magii. Uciekaj. Prankujemy, uwaga. Robimy szybko pojedzenie, szybko pojedzenie. Dawaj do mnie, dawaj do mnie na dół. Poczekaj, a masz jedzonko? Tak, dam ci. Chodź. Dobra, to idę do ciebie, dobra, przekonałeś mnie. Idę do ciebie, poczekaj. Ej, tu jest łeb! Nie iść tu! Nie iść! Nie, on tu lata! Co jest latająca głowa? To jest jak z tego Harry'ego Pottera, te duchy latają. Ściągamy teraz tę głowę na chwilę ściągamy głowę, bo ja już jestem na dole. Latająca głowa Herobrine'a była u mnie na dole, stary. Ej, masz ten jedzenko? Poszli, myślałem, że będą tam dalej na dole. Mam tylko 6. Dobra, chodź na dół, tam było najbezpieczniej, chodź na ten dół. O, idę tam, dobra. Nie, bo tam była głowa Herobrine'a przed chwilą, uważaj. Ale spokojnie, tu jest wszystko wytłumione, nas tu w ogóle nie słychać. Woda się wlała, stary! Nie. Ale jak się... O nie. Co?! I co się nie stało? Gadaj. Wywala mi tu... Nie! Latający TNT wprost z nieba. Cały czas leci następny, musimy uciekać. Ała, bardzo mnie uderzyło znowu, kolejny raz. Ała, bije mnie coś po raz kolejny. Ej, jakie to jest dobre prankowanie. Dobra, zakładam głowę. Tu jest łuk! Nie, tu się... Uciekam, ewakuacja, ale ten Herobrine ma cela, haha, nie umiem jej trafić w ogóle, nie umiem jakiś Herobrine. No bo on jakiś kurde... Dobra, walimy go mistrzem. Ty nie mogę sobie chodzić. Bije mnie mocno, ale jednak mnie nie trafia, bo jest słaby ten Herobrine. O nie, odwołuję te słowa, przepraszam potężny byku. Nie atakuj mnie, bo mam 2 HP! Zabiliśmy go. Co się stało, David? Gdzie ty jesteś? Nie wiedziałem, że David, który jest taki. Tościor nas troluje, ewidentnie. Na czacie się pokazało. Na serwerze jest. On mnie zabił. Co? Tościk pisze, że mnie zabił. Jak to jest możliwe? Ej, tutaj lata głowa Herobrine'a znowu, te! Ej, ktoś się włamał na konto Tościka. Herobrine się włamał na konto Tościka. Albo nie manipuluje nie może. Ej, musimy mu to powiedzieć, że mu ktoś tak robi. Czekaj, muszę... Nie, tu jest TNT, no nie, Herobrine, to nie zdążyłem. Zostaw naszego tościka, ty zły człowieku! Patrzcie to. Nie to! Nie, ja nie mogę. Tylko nie, moja lodowa kolejka. Nie mogę trafić. Atakuje w nas. Co mamy zrobić? Gdzie jest nasz tościk? Czemu jego ciałem? Dobra, ale to jest jakiś frajer, żeby mnie trafić nie umie. Napiszę mu na czacie, oddawaj tościka. No i dał mi jakieś spowolnienie, pewnie teraz by mnie zacznie strzelać, nie? Rzuca we mnie butelkami, mocne butelki bardzo. Ale spokojnie, teraz przeżyjemy, bo mam potężną zbroję. Ja się nie boję, bo mam zbroję. Dobra, chyba się im przyznajemy, że to ja. Bo już wiedzą, już się zorientowali, że stary, ktoś moje konto przejął. Mam pomysł, jak go pokonać. O, kurczę, dobra, ma jakiś pomysł, czekajcie. Ej, gdzie, jak tylko raz przeatakuje, to ja ci pokażę, jaki mam pomysł. Ej, jest tu! Czekaj, ej, dobra, czekaj, muszę szybko. Chwila. Dobra. Patrz! O! I teraz możemy go bić! Teraz możemy go bić, stary! Ale ograny! Ograny Herobrine! Ograny Herobrine! Boże święty! Ale ograny Herobrine został! Ale został ograny Herobrine! Dobra, słuchajcie, odciszam się u nich. Halo, chłopaki! O, siema, stary! Ej, ktoś się bił na konto, co się z tobą stało? Na konto i tu leżą twoje itemki, chodź szybko! Co? No naprawdę, naprawdę. Ktoś sterował tobą w postaci Herobrine'a. Musieliśmy go pokonać. Co ty gadasz? Ja się odrodziłem przy łóżku. Dlaczego się odrodziłem przy łóżku? No bo pokonaliśmy go Herobrine'a i dzięki temu odrodziłeś się przy łóżku. Gdzie wy jesteście? Gdyby nie my, to by cię tu nie było, więc dziękuję. Gdyby nie my, to by ciebie nie było. Dziękuję. Szkoda, że nic nie zrobiłem. O kurczę, faktycznie to są moje itemy. Dlaczego tu są jakieś miksturki? No bo Herobrine to on sterował twoją postacią. No właśnie, wiesz co się faktycznie mam głowę, Herobrine'a. I latała głowa Herobrine'a w ogóle, stary. Wiesz jakie to było straszne? Postawię ją, tylko się nie przestraszcie, chłopaki, dobra? No postaram. No chyba sobie teraz jaja ze mnie robisz. Dobra, chłopaki, to był prank. Jak to prank? To byłem ja.
Nie, to on cały czas był. To on cały czas był. Nie, 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 a my... teraz mnie nie bij. Ła! Dostałem bombę. To, myśleliśmy... dobrze, to w sumie dobrze, dobra, że cię zabiłem. To był prank, chłopaki. Hero Brain prank, no na kolega. Dobra, niech ci będzie, niech ci nabraliście, ale się nabraliście. Ale się wkręciłem. No dobra, dobra, dobra. Ale jak ty byś miał takiego pranka, razem... to byś chyba usnął ze sobą. Następnym razem się nie nabierzemy. No, 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 na pewno. Wrócimy silniejsi. Tak. Dobrze. To tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się rzeczywiście spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam do chłopaków na kanały. No i widzimy się już jutro o godzinie 19:19 i jutro o 15:00 na live'iku. Więc do zobaczenia. Hello.